dobry Państwu. Dzień dobry. Jacku, byliśmy już u Żydów, byliśmy u wyznawców prawosławia, byliśmy u ewangelików. A dzisiaj zapraszamy do muzułmanów. Rozmawiamy z imamem Józefem Hadidem, zwierzchnikiem wielkopolskich muzułmanów. Wielkopolskich muzułmanów. Od kiedy zwierzchnik wielkopolskich muzułmanów? Od 5 lat. 5 lat. Przedtem nie było działalności religii islamskiej w Poznaniu. Tak, była jakaś tam działalność, tak, muzułmanie się spotkają na modlitwy i tak dalej, ale nie było takiej działalności kulturalnej. Nie było meczetu, bo my znajdujemy się w meczecie. Teraz w meczecie, taki nowy meczet. Teraz robiliśmy remont i teraz mamy taki nowy meczet. Kiedyś wspólnota muzułmańska tutaj modliła się z tyłu. Tam taka sala, mała sala, skromna sala, ale teraz mamy, dzięki Bogu, taka piękna sala. Prawda? Tak. Proszę powiedzieć, jak wielka jest, można mówić, gmina muzułmańska? Można, gmina muzułmańska albo wspólnota muzułmańska. Tak. Mhm. Jak wielka ta Wielkopolska? Nie przekracza 1000 osób tutaj w Wielkopolsce. No bo pomieszczenie tu jest dosyć duże. To ile tutaj się osób zbiera jednorazowo na modlitwie? A, tutaj może być nawet 100 osób mogą modlić się jednocześnie. I tyle przechodzi wiernych? Około 80 na modlitwę piątkową. Ale podczas kazania albo ten modlitwa świąteczna, to jeszcze więcej, może około 200 osób, aż do 300 osób czasem są. I to tutaj są Polacy czy cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce? I to. Są Polacy, są inni cudzoziemcy, którzy żyją tutaj albo przyjeżdżali tutaj, aby studiować, albo w celu biznesu, albo pracować. Czyli ta gmina muzułmańska to ludzie o różnych zawodach, różnych profesjach, prawda? Tak. Są różni, są lekarze, są inżynierzy, są biznesmeny. Ja bym ciekawy, czy przychodzą te sportowcy, którzy grają. Sportowcy od czasu do czasu, W klubach polskich piłkarzy jest dosyć sporo, jakbyśmy co prawda niekoniecznie wielkopolskich. Od czasu do czasu się spotkamy z takiej osoby. Ale proszę powiedzieć, jak otoczenie poznańscy, jak postrzegają was? Czy nie spotykacie się z oznakami wrogości, złośliwości, tego typu sprawy? Dzięki Bogu nie. Wszystko, myślę, że wszystko bardzo pozytywne, ja mówię tak bardzo pozytywne. Jednak czasem tak słuchać od kogoś, jakiegoś muzułmanina, który tak narzeka, że słuchał jakieś słowa, rasistowskie słowa, albo ktoś wzywał go jako terrorysta, albo nie wiem, tam, albo Saddam, albo są niektórzy tak mówią w taki sposób, no bo że jednak to mieli tak. Ale ogólnie, ja myślę, że poznaniacy to są bardzo tolerancyjni ludzie. Bardzo miło nam słyszeć. I akceptują bardzo obcy ludzie, albo akceptują innych wyznawców religii. Proszę imana, to ja bym taki problem poruszył. Otóż rano biorę do ręki gazetę i czytam na czołówce: wizyta papieża Franciszka na Ziemi Świętej, sympatyczne rozmowy z Arabami, z Żydami, jedni drugich honorują, prawda? Przewracam gazetę, na drugiej stronie wyznawcy islamu wymordowali gdzieś w Afryce, w jakim państwie, tylu i tylu chrześcijan. Jaki ten islam jest? Która twarz jest prawdziwa? Po prostu, gdzie tam jest przemoc, myślę, że tam, gdzie jest ignorancja. Czyli te ludzie nie znają dobrze islam. Albo, moim zdaniem, albo są ludzie ignoranci, albo są manipulowani przez jakichś innych ludzi, którzy tak chcą jakieś cele polityczne albo cele ekonomiczne. Moim zdaniem islam to jest religia pokojowa,
Mój dowód za to, że nie muzułmanie żyli z muzułmanami 14 wiek, to widzimy na przykład w Egipcie, albo w Maroku, albo w Libanie, albo w Syrii, albo w Iraku, tam żyli też z nami chrześcijanami czy Żydzi. Wszyscy żyliśmy tak razem, to 14 wiek. Jeżeli ta religia, której mówią dzisiaj, że to jest religia przemoc, myślicie, że to jest bzdura według mnie, to jest kłamstwo. Ta religia to jest religia pokojowa. I Bóg mówi też w Koranie, że nie ma przymusu w religii. Kto chce wierzyć, niech wierzy, kto nie chce, to jego sprawa. Takie są wersety w Koranie. Czyli religia islamu. Tak, religia islamu to jest religia, która zmusza innych, żeby przyjęli moją religię albo nie. To w ogóle to jest... Czyli nie ma przymusu. Nie ma przymusu. Nie ma przymusu i to jest religia, która jest bardzo pokojowa. Ja jako osoba, która skończyła teologię islamską, ja mówię, że nie znalazłem teksty, gdzie tam, że religia islamu tak zachęca do troszeczkę do przemocy. Nie ma, nie znajdziemy. Czyli otoczenie, niekoniecznie ludzkie, ale także otoczenie, powiedzmy, ideologiczne, zmusza i polityczne przede wszystkim, prawda, jest jakby źródłem tych wszystkich konfliktów i złych rzeczy. Czyli manipulacja, wykorzystanie religii do tych celów. Tak, czyli to na pewno konflikt na Bliskim Wschodzie nierozwiązany, kto wie, czy on będzie rozwiązany, to jest sprawa tylko polityczna. Wszystko się wokół polityki. Tak, tylko polityczny. Nie ma żadnych związanych z religią. Religia islamu, ja mówię tutaj, że religia islamu jest religia pokojowa. Prorok Muhammad, pokój z nim, był bardzo tolerancyjny wobec innych wyznawców. Czyli nie ma elementów przymusu. Nie ma w ogóle, nie znajdziemy w islamie. Widzę, że tutaj poruszyliśmy temat, który imana mocno dotknął. To nie tyle dotknął, od razu tutaj nam wyjaśnił cały problem. Właśnie. Jeszcze pod koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć o takim większym, czy jest jakieś większe zainteresowanie tym miejscem, religią islamu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. Spotyka się iman z tym? Tak, dużo. Tutaj w Poznaniu dużo osób chcą odwiedzić nas. Dzieci, czy młodzieży, czy uczniowie. Wszyscy to chcą nas odwiedzić tutaj. I co tydzień mamy jakieś szkoła albo jakieś studenci, którzy chodzą do nas tutaj odwiedzić meczet, słuchać o islamie. I czy to prawda, czy to jest ta religia, to jest religia przemoc? Tak zawsze jest takie pytanie. No jednak. Ludzie boją się, myślą, że islam albo muzułmanie to jest jakiś potwór, ale kiedy chodzą do nas, widzą, że to jesteśmy normalni ludzie, nie jesteśmy jakieś tam potwory, ale jesteśmy też otwarci na każde pytanie. Są pytania w sprawie o kobiety, na przykład dużo tak pytają o kobiety. Pytają o przemoc, pytają o filary islamu i tak dalej. Oni tak dużo pytań tak mamy tutaj. No to dobrze w takim razie, że meczet tutaj został włączony do Nocy Muzeów. O, właśnie. Że można było tutay pokazać. Ostatnio, tak, 17 maja, obchodziliśmy też trzecia edycja nasza Noc Muzeów, bo trzeci rok, który my uczestniczymy. Słuchajcie Państwo, to było dużo, ogromne zainteresowań. Tutaj chodzili do nas odwiedzić nasz meczet, nasz mini muzeum, jeśli tak można podkreślić. I galerie widzieli, słuchali wykłady o kulturze islamskiej i tak dalej. I to było bardzo fajne z ich strony, strony tych ludzi, którzy tak odwiedzają nas. To wynika z tego, że to są ludzie bardzo tolerancyjni, akceptują inne. I to jest taka tolerancja religijna. Pozwoli imam, że o kobiecie w islamie porozmawiamy z kobietą teraz. Mhm. Pani Edyta Hadid, małżonka imama. Od razu się ciśnie na usta pytanie. Pani jest też wyznawczynią islamu? Tak. To no właśnie, rodzi się tak pytanie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyznawczynie islamu mają chusty na głowie. Czy to jest obowiązkowe, obligatoryjne?
Noszenie chusty jest na pewno obligatoryjne, jeśli chodzi o czas wykonywania modlitwy. Aha. Wtedy kobieta musi mieć tylko odkrytą twarz, dłonie i stopy. Aha. Natomiast jeśli chodzi po ulicy, według mnie no to zależy wiele od niej, jak ona chce, żeby na przykład inni ją postrzegali. Jeżeli chce uchodzić jakby za kobietę bardziej skromną, no to odziewa na przykład ten strój, jakby potocznie hijab. Ale myślę, wszystko zależy od indywidualnego patrzenia na przykład. Jak głęboko jest się wierzącym i ku czemu to ma służyć, bo to nie chodzi tylko, że ja będę na przykład zakryta, a na przykład moje myśli nie będą skierowane do Boga, bo to nie chodzi tylko, żeby pokazać się dla ludzi, ale raczej jak ja sama jestem postrzegana wobec Boga. Czyli to jest wiara, to jest sprawa wewnętrzna, nie na pokaz. Ja uważam, że właśnie w ten sposób trzeba, że nie chodzi o to, żeby być zakrytą, bo to nie jest tylko jakby pierwszy jakby obowiązek, że kobieta jest, ma tylko być zakrytą. Raczej według mnie powinna być najpierw osobą, która ma pewną wiedzę. Wiedzę na temat islamu, na temat właśnie praktyk religijnych, na temat wiary. Później, jeżeli sama dojdzie, że na przykład ta wiedza jakby obliguje ją do tego, żeby zakładała chustę, to... Czyli to nie jest obligatoryjne bezwzględnie? Nie. Pani jest pochodzenia Polką, tak? Tak, w 100%. W 100%. A jeszcze można dowiedzieć się z jakiego rejonu? Z jakiej części Polski, kraju? Tak, z jakiego rejonu? No ja jestem ze wschodu. Konkretnie z Białegostoku. No to tam jest dużo wyznawców. Podlasia, tak. To znaczy tak. Właśnie tam jest, Dużo wyznawców islamu. Tak, Tatarów, tak. Właśnie. No, właśnie. Zresztą chwalebnie zapisany w historii Rzeczypospolitej. O właśnie. Tak. Proszę pani, ale mąż pochodzi z Maroka, pani Polką. Proszę nam powiedzieć, ale może to jest tajemnicą, gdzieście się państwo poznali? Jak mąż przyjechał do Polski, czy pani może była w Maroku? Ani jedno, ani drugie. O, ciekawe. Ciekawostka. Poznaliśmy się na studiach, bo to jeszcze było przed rokiem 89, kiedy to na przykład niedawno można było kształcić się właśnie między innymi w krajach byłego Związku Radzieckiego. Wtedy to się nazywało Związek Radziecki i właśnie na studiach w Moskwie konkretnie się poznaliśmy. Proszę, to bardzo, bardzo ciekawe życie. Trzy różne kraje w jednym miejscu. Bardzo ciekawe, to faktycznie. Bardzo ciekawa droga. A działają w Polsce. Pytaliśmy męża, jak on to postrzega, a jak pani postrzega ten meczet tych wyznawców islamu tu w Poznaniu, w Wielkopolsce, w tym miejscu i otoczenie, jak według pani odnosi się do państwa. Do, właśnie. Do religii, czy do tego miejsca, gdzie tu jesteście? To ja powiem na początku w ten sposób, że tak naprawdę to nie jest to meczet, bo to nie jest taka budowla sakralna. O nie, oczywiście. Można by porównać właśnie do tego, na przykład jak jest w krajach na przykład. No ale muzułmanie tu się koncentrują. Tak, muzułmanie się koncentrują, tylko chciałabym właśnie podkreślić, że raczej to chodzi jako o centrum islamskie. I to nie tylko ma trafić do muzułmanin, który chce na przykład o określonej porze się pomodlić, ale raczej każdy człowiek, który choć trochę jest zainteresowany, tak? Poznać, jak naprawdę ta religia wygląda, co ona sobie... W szerszym zakresie też. Tak, i stąd na przykład właśnie między innymi mamy tutaj tą wystawę, że każdy może przyjść, zobaczyć, jak to na przykład te przedmioty wyglądają. Mamy różne wystawy. To jest na przykład wystawa akurat w tym miejscu Al-Kaaba, czyli mówiąca o świętym miejscu muzułmanów, gdzie odbywają się pielgrzymki do Mekki. Mamy wystawę na przykład Wybitni muzułmanie, jeżeli ktoś interesuje się, czy tylko uczeni byli w Europie, a może właśnie poza Europą, o to świadczą te nasze fotografie. Kraje arabskie, właśnie kraje muzułmańskie są równie znane z tego, że wyspecjalizowali się w kaligrafii, czyli w tym ozdobnym piśmie. Stąd mamy też wystawę o kaligrafii muzułmańskiej, czyli na pewno każdy, kto tu przyjdzie, jakby możemy czymś zaciekawić. Nie, i to jest ważne, bo chodzi nie tylko o samą religię, ale także chodzi o kulturę w najszerszym tego słowa. Sama nazwa wskazuje, centrum kulturalne. Tak, właśnie, to jest nazwa centrum kulturalne. Połączone z możliwością modlitwy.